Amadeusz Ferrari zdradził szczegóły walki z Polakiem, w tym zaszły zmiany związane z samochodem. Maksymalnie przypomniał Boxdelowi o zaległej walce, Nitro powiedział skrajnie kontrowersyjny żart i wytłumaczył swoje zachowanie na Twitterze, Maja Staśko zaczepiła Dominika Bosa, Lakarnuma i Kamila, wypominając rzucanie jedzeniem, a Konopski po tygodniu wreszcie wrzucił film z odpowiedzią na zarzuty Wardęgi i rozpętała się burza. Wygląda na to, że po chwilowym wyhamowaniu powraca sezon na dramy, jest mnóstwo tematów, które warto omówić i zaraz lecimy z pierwszym z nich, ale najpierw. Dobrze wam znana kawa GBS od teraz jest dostępna również w sklepach Dino w całej Polsce. Tak więc nie tylko przez internet, ale również stacjonarnie możecie kupić kawę z wysoką zawartością kofeiny, przy czym w Dino do wyboru są dwa smaki: brownie oraz krówka. Spróbowałem obu, jeśli chodzi o mój gust, to najbardziej zasmakował mi ten o smaku krówki, ale to wiadomo, kto co lubi. Już niedługo w ofercie GBS-a pojawią się również kawy frappe, czyli kawki do picia na zimno, które trzy osoby będą mogły przetestować przedpremierowo. Wystarczy, że kupując kawę w Dino zrobicie zdjęcie i wrzucicie je na Insta Stories z oznaczeniem mojego profilu Revo to ja oraz profilu GBS-a, a firma wybierze trzech szczęśliwców. Także jeśli lubicie lub chcecie sprawdzić, jak smakuje GBS i wolicie zakupy stacjonarne, to koniecznie zajrzyjcie do sklepów Dino. Zacznę od małego, ale jednak ważnego update'u w sprawie walki Amadeusza Ferrari z Adrianem Polakiem. Podczas live'a u Wardęgi Amadi zdradził kilka szczegółów związanych z nowymi ustaleniami, w tym tymi związanymi z finansami, żeby każdy wiedział, o co chodzi. Jako że Ferrari i Polak zrobili największe dymy podczas konferencji, zwycięzca walki miał otrzymać samochód o wartości 300 tysięcy złotych. Okazało się, że jednak samochód wypada z puli i dopiero zwycięzca ich kolejnego starcia podczas kolejnej gali otrzyma ten bonus. Jest tak zrobione, że ten, który wygra nasze auto, to auto jest dorzucone i tak w puli następnej gali. Do nie gali, tylko następnej naszej walki. Tak dogadaliście, że nieważne, że kto teraz wygra, to w No Limicie jest auto w puli. Aha. Czyli podsumowując, miało być No Limit MMA i samochód za 300 tysięcy, a w finale są 3 rundy po 2 minuty, boks i brak samochodu. Z założenia mimo tych zmian Ferrari i Polak mają zaserwować mocne show bez kalkulacji, ale czy faktycznie tak będzie? Ani jednemu, ani drugiemu nie opłaca się ryzykować poważnej kontuzji, bo za chwilę rewanż z samochodem w puli. Widać też było, że przy okazji ostatniej konferencji opadły już między nimi emocje i niemalże się pogodzili. Warto też przypomnieć o kontuzji Amadiego, bo mimo blokady i butów zawsze wchodzi w grę wariant, że źle stanie albo Polak nastąpi mu na nogę i walka skończy się przed czasem. Generalnie mam takie poczucie, że ta walka jest forsowana na siłę i osobiście wolałbym już poczekać do kolejnej gali i tam zobaczyć wielki finał konfliktu z w pełni sprawnym Amadeuszem. Boxdel postanowił wesprzeć zawodnika ze swojego teamu i na jego kanale pojawił się utwór o jakże wymownej nazwie Amadi Ferrari. Amadi, Amadi, Ferrari, Ferrari. Amadi, Amadi. Ferrari, Ferrari, Amadi, Amadi, Ferrari, Ferrari. To nie jest tak, że celowo dodałem ten fragment, po prostu przez ponad pół utworu Boxdel powtarza te dwa słowa. Pojawia się również zwrotka, ale nie ratuje ona lirycznego przekazu tego dzieła, co w prześmieszczy sposób podkreśliło wiele osób w komentarzach. Ojoj, takiej pięknej lirycznej pioseneczki z głębokim sensem to się nie spodziewałem, pozdrawiam wraz z rodzinką. Podoba mi się moment, w którym nawinąłeś o Amadim Ferrari. Podobno ma być to utwór, do którego Ferrari wyjdzie do walki, więc być może w całej otoczce gali zrobi odpowiedni klimat. Póki co przyznam, że już po pierwszym przesłuchaniu wryło mi się w głowę Amadi Ferrari i niby tego nie nuciłem, ale jednak w myślach zostało. Jak już o Fame MMA mowa, to przy okazji afery z kontuzją Ferrariego powrócił temat walki Boxdela z Maksymem Ziółkowskim, a.k.a. Maksymalnie. Wiele osób zwróciło uwagę, że gdy Boxdel w ostatniej chwili ogłosił kontuzję, to zamiast namawiania do zmiany zasad, czy też dociekania, czy kontuzja jest prawdziwa, po prostu znaleziono na jego miejsce zastępstwo. Ja mam pewną kontuzję, której nie leczyłem i doprowadziła mnie ona do tego, że praktycznie chwilę przed walką ja nie mogę mocno uderzać lewą ręką, w sensie ja mam płyny w śródręczu, mam płyny wokół kostek i w nadgarstku, które po prostu przy każdym nawet lekkim uderzeniu, przy każdej wibracji, ból mnie rozpada. No Michał obsrał zbroję, no. Trzeba to otwarcie powiedzieć. Ja nie wierzę w kontuzję ręki, nie wierzę w to, że a dzień przed walką doznał kontuzji ręki. Jako że ostatnio Maksymalnie wrócił do Polski, a przynajmniej tak wnioskuję po tym, że na Insta Stories mówił, że szuka mieszkania, to i przypomniał o niedoszłej walce. Zadymka z Ferrarim jest idealnym nawiązaniem, a tym bardziej, że Boxdel mocno kombinował, aby doszło do walki Amadeusza z Polakiem. Amadeusz Ferrari ogłosił, że ma kontuzję i automatycznie zaczął być, że tak powiem, mocno namawiany do tego, żeby za wszelką cenę ta walka się odbyła. W sumie no, nic mi do tego poza samym faktem, że jak ty, Michał, miałeś kontuzję i na dobę przed odwołałeś mi walkę, no to ta nasza walka się nie odbyła.
była i zostało zorganizowane mi zastępstwo. No ale jednak tutaj nie było tej walki, nie było namawiania ciebie do tego, żebyś ze mną zawalczył, a jednak ty bardzo mocno naciskałeś na to, żeby Amadeusz zawalczył, próbowałeś wymyślać jakieś budki telefoniczne przeszklone i tak dalej. Ja cały czas czekam, a się w jaki sposób ustosunkujesz do tego, co było, bo trochę zostało to zamiecione pod dywan. Niby gdzieś tam rozmawialiśmy, że ta walka się odbędzie, ale bez konkretów. Wiem, że teraz jest spora kolejka osób, która chce się z tobą bić, natomiast wydaje mi się, że troszeczkę jakaś mała rekompensata mi się należy, dlatego czekam, aż w jakiś sposób się ustosunkujesz co do mojej wiadomości i mam nadzieję, że tym razem kontuzja nie będzie tak bardzo groźna, że w 24 godziny przed walką cię wyeliminuje. Jeżeli będzie, no to też mam nadzieję, że wymyślimy jakąś budkę telefoniczną albo coś, żebyśmy mogli wreszcie zawalczyć. Być może Maksym będzie musiał ustawić się w kolejce, bo w tym roku Boxell ma się zmierzyć w oktagonie z Wojtkiem Golą, co zostało ogłoszone podczas specjalnej konferencji Fame. Oprócz tego już podczas ostatniej konferencji w ramach Fame 13 Norman Park proponował Boxellowi walkę, a ostatnio było również głośno o przepychance słownej Boxella z Najmanem. Także kolejka jest długa, ale co faktycznie dojdzie do skutku, czas pokaże. Chcecie to zdradzić, czy ja mam to zdradzić? No ty jako dobry host zdradź to. W takim razie, moi drodzy, w tym roku w oktagonie ci dwaj panowie zmierzą się ze sobą. Wielkie brawa! Tydzień bez kontrowersyjnej wypowiedzi Nitro jest tygodniem straconym. Tym razem chodzi o nagranie, które pojawiło się na TikToku Fame MMA, gdzie dziennikarz podchodził do zawodników i zadawał im pytanie, co by zrobili, gdyby jutra miało nie być. No i padały różne odpowiedzi, jednak największą burzę wywołały słowa Nitro. Gdyby jutra miało nie być, to... To ja bym skoczyła ze spadochronu. Prawda? Nie, myślałam, że będzie romantycznie powiedzieć, że chcesz spędzić ostatnie chwile ze mną. Ale z tobą bym skoczyła. A, no dobra, okej. Okay. Pewnie bym was wszystkich bał po kolei. Kurwa, to bym chyba kogoś zgwałcił. Co? No co, no nie idę siedzieć, nie? Zawsze chciałem wiedzieć, jak to jest. Raczej bym taki, wiesz, spokojny był. Wy***nę mu. Gabryś nie wie. Dlaczego akurat o tym pomyślałeś? Jest tyle nielegalnych rzeczy, które mógł zrobić. No nie wiem, bo chciałem zobaczyć reakcję waszej koleżanki. Sprawa nabrała rozgłosu na Twitterze, gdzie kolejne osoby wstawiały posty cytujące Nitro. Tym w sprawę zaangażowała się Karolina Kałużyńska, która napisała: Nitro na pytanie, co by zrobił, gdyby nie było jutra, powiedział, że by kogoś zgwałcił, bo zawsze chciał zobaczyć, jak to jest, a skoro jutro nie ma, to nie grozi więzienie. Pozdrawiam wszystkie osoby, agencje i firmy, które dalej wspierają działalność tego człowieka. I jak to zwykle bywa przy okazji kontrowersyjnych wypowiedzi Nitro, pojawiło się wiele komentarzy od osób, które tłumaczyły, że serio żartował, że ma taki styl bycia i żeby nie brać tego na poważnie. Oczywiście jedni robili to kulturalnie, a inni po prostu wyzywali autorkę posta. W każdym razie sprawa stała się na tyle nośna, że Nitro postanowił wrzucić swoje wyjaśnienia. Za pierwszym razem, gdy miałem okazję wystąpić na TikTokach fejmowych, to z 5-minutowego filmu wycięli wszystko poza kilkoma scenami. Prowadzący skakał z jakimiś zdjęciami goli, Boxella i rozpary i pytał nas o dokończenie jakichś dziwnych historii. Z racji na to, że to content montowany, w przeciwieństwie na przykład do wywiadów fejmowych na kanałach dziennikarskich, to ja dosyć często jakieś głupoty patrzę na reakcję prowadzącego, kamerzysty, osób trzecich, które stoją nieopodal i słuchają, wszyscy się śmieją albo się nie śmieją, a potem montażysta wyrzuca tego typu sceny. Już pomijam, że na końcu tego odcinka powróciłem do tej wypowiedzi, żeby jasno zaznaczyć, że to żart i że powiedziałem to tylko dlatego, bo stała tam jedna dziewczyna koło kamerzysty i nie dowierzała w odpowiedzi na pytania. To takie nawiązanie było do nielegalnych rzeczy, które zrobiłby PZ, gdyby miało nie być jutra. Tam raczej nikt go nie pomawiał o bycie za***ą, gdy chciał strzelać w ludzi. No ale tym razem ktoś chciał aferę wzniecić na dwa dni przed walką i wyszło to w takim, a nie innym montażu. Zaznaczam, że trzeba być nienormalnym, jak na przykład Karolina Kałużyńska, od lat znana i nieceniona działaczka na rzecz robienia ludziom wody z mózgu, żeby rozważać ten idiotyzm w kategorii czegoś na poważnie. Tak samo jak nie znam większego przeciwnika przemocy jakiejkolwiek od siebie, tak samo uważam, że jak ktoś niedawno stracił pracę, to powinien nowej się podjąć, bo ma za dużo czasu na głupoty i pomawianie ludzi. Nigdy nie powinno zostać to opublikowane i był to żart w kontrolowanym środowisku, który wyszedł dalej. Jak ktoś się poczuł urażony, to nie powinien i prosiłbym o niewysyłanie maili do 747, żeby zerwali ze mną współpracę, jak to macie w zwyczaju. Tym, co odróżnia tę aferę z Nitro od poprzedniej, jest fakt, że wrzucił poważne oświadczenie bez trollowania. Przy okazji poprzednich akcji szedł w zaparte i jeszcze mocniej podkręcał temat. Dla wielu osób było to oczywiste, że Sergiusz żartuje, ale żeby nie było wątpliwości, wybrzmiało to również od samego zainteresowanego. Co ciekawe, na profilu Fame MMA na TikToku nie obejrzymy omawianego nagrania, bo zostało usunięte. Oczywiście wiadomo, że jest pełno kopii, chociażby na samym Twitterze, ale widać ze względów wizerunkowych federacja uznała, że lepiej usunąć. Kto by się spodziewał, że dojdzie do delikatnej, w sumie to aktualnie jednostronnej spiny pomiędzy Mają Staśko a Dominikiem Bosem, Lakarnumem i Kamilem Sus. Zapewne pamiętacie głośną akcję, gdy Maja na znak protestu rzuciła burgerem. Wówczas chodziło o skrytykowanie postawy Maty, który rozpoczął współpracę z McDonald's. Bo to jest właśnie przywiązywanie do McDonalda, promowanie tego jedzenia. Jak dla mnie to jest do wyrzucenia, to jest też do wylania. Nie będę tego robić, bo ktoś to oczywiście wypije, bo nie będziemy marnować jedzenia. Ktoś tam to też zje. W sieci rozpętała się burza, kolejne osoby wytykały Mai bezsens tego działania, w tym oczywiście jej największy fan, Krzysztof Stanowski. Ostatecznie pod naporem krytyki aktywistka zdecydowała się przeprosić za swoje zachowanie i uznała, że było to niewłaściwe. Nie, no za***e. Pierdnęła hamburgera na ziemię, ale potem się jorgnęła, że przez
parę lat mówiła o tym, żeby nie marnować jedzenia i go nie wyrzucać, więc powiedziała, ktoś to zje. Ktoś tam to też zje. Ktoś to zje, jakiś tam mój znajomy, nie? Streściłem tę historię, bo teraz do niej wrócimy. Na kanale Wydatne Chłopaki pojawił się odcinek o nazwie Wydatne Chłopaki i Klątwa Żółwia, gdzie gościnnie pojawił się Kamil Sus. Zasadniczo wszyscy troje siedzą, gadają, śmieszkują i w finale gotują. I tak się składa, że w pewnym momencie Kamil uznał, że trochę poddymi i rzucił talerzem z jedzeniem. Wy mówicie, że tutaj, o, cold ones tutaj, prawda, kopiłem, no, i tak dalej. Dlaczego nie mogę tym pierdolić ożenie? Dlaczego nie mogę? Możesz. Jak dla mnie możesz. Świat nie jest na ciebie gotowy. Biegnij! Lesi, idź! Czekaj, czekaj. Ja studiowałem kryminalistykę i tak dalej. Idź już! Muszę stwierdzić... Zgon, bo umarł. Nie żyje. Znowu nas będą kancelować za marnowanie jedzenia. Marnowanie jedzenia jest śmieszne. To był dobry żart z Nibelonami, prawda, Bartek? Warto było je dmuchać. Zamiast tego, ja nie zabiłem do swojego zrobienia pizzy żadnego stworzenia żywego. Po prostu zrobiłem pizzę. Ja też nie zabiłem. To jest Kamila akurat. Krzysztof może potwierdzić, to jest Kamila. Dlaczego tego użyłeś? Bo leżało. Nie chciałem wyrzucać. Ja nie jestem mają Staśko. Parę minut później Lacarno nawiązał do Mai przy okazji omawiania składników użytych do zrobienia pizzy. Jasno stwierdził, że nie wyrzuca jedzenia, bo nie jest mają Staśko i to nie uszło uwadze samej zainteresowanej, która opisała sprawę na Instagramie. Wydatne chłopaki dają rozrywkę, wszystko rozumiem, tego teraz potrzebujemy bardziej niż wcześniej. W niedawnym odcinku rzucali jedzeniem dla żartów, po czym Lacarno zażartował, że nie są mają Staśko. Widzicie tu różnicę w reakcji? Ja przez 2 tygodnie byłam masowo atakowana za to, że rzuciłam burgerem jako gest sprzeciwu wobec wyzysku korporacji i zabijaniu zwierząt. Burger zjedzony był w papierze, oni rzucają jedzeniem dla żartu i co? I nic. Ostatecznie Maja wyciągnęła kilka wniosków, przy czym uznała, że dostało jej się, bo jest aktywistką, od której wymaga się bycia krystaliczną, oraz dlatego, że jest ona początkującą youtuberką, za to Dominik, Lacarnum oraz Kamil są chłopakami z uznaną pozycją na tej platformie. Celowo zaznaczyłem, że chłopakami, bo chwilę później Maja poprosiła o opinię swoich obserwatorów i okazało się, że wielu z nich uznało to za seksizm i że istotną kwestię odgrywa tu płeć, bo chłopakom wolno więcej. Pojawiła się również sensowna odpowiedź, ponieważ ktoś zasugerował, że Maja jest w cudzysłowie ofiarą swojego własnego wizerunku. Tutaj cytuję: z tego, że udajesz ostoją moralności, a rzuciłaś burgera o ziemię, a dzieci głodują. I sama zainteresowana odpowiedziała, że rzeczywiście to ważny powód, ale że jednocześnie nie chce uchodzić za ideał i że wkurza ją, że aktywistom są przypisywane tego typu łatki. Byłem ciekaw, czy sprawa jakoś się rozwinie, to znaczy czy wydatne chłopaki odpowiedzą na posty Mai, ale z tego co się dowiedziałem od Dominika, nie planują komentować tej sprawy. Z jednej strony rozumiem, ale z drugiej w sumie z chęcią bym posłuchał, jak tłumaczą swój punkt widzenia. Zapewne do tego nie dojdzie, ale zawsze jest ta iskierka nadziei, że może jednak zmienią zdanie. Od tygodnia Konop nie wrzucił nowego filmu i zastanawiałem się, czy to cisza przed burzą, bo szykuje odpowiedź na materiał Wardęgi i okazało się, że faktycznie pracował. Mikołaj wrzucił przeszło 15-minutowy film o tytule To Wardęga chce mnie zniszczyć, gdzie odniósł się do niektórych zarzutów. Mimo że jego zarzuty mnie bawią, to muszę się odnieść, bo wszyscy tak ochoczo przytakują, że chyba nie dostrzegają pewnych rzeczy. Więc zapraszam do Wardęgozy w swojej całej okazałości. Zacznijmy od wątku afery z Leksiem, gdzie Konop stwierdził, że Wardęga nadal się go czepia, mimo że on już przeprosił za popełnione błędy. Ich spór polega na tym, że Mikołaj przeprosił widzów, natomiast nie przeprosił Leksia, a tak naprawdę to było celem druida. Sylwester napisał do niego podczas live'a, żeby upewnić się, czy Konop nadal nie przeprosił samego zainteresowanego. Jeśli tak bardzo naciskałeś, abym przeprosił w sprawie Leksia, co zresztą zrobiłem wielo... Ja nie naciskałem, żebyś ty przeprosił w sprawie Leksia, mój drogi, tylko ja naciskałem, żebyś ty przeprosił Leksia. Jeszcze dziś zapytałem, czy na pewno Konopski go nie przeprosił, Leksia, i Leksiu... A, bo nie widać. I Leksiu tu napisał nie. Więc Konopski, żebyś ty zrozumiał, bo ty chyba do tej pory nie rozumiesz. Ty nie masz przeprosić swoich widzów za film, że powiedziałeś, że Leksiu z 14-latkami. Ty nie masz swoich widzów przepraszać za to, bo widzowie to się, wiesz, obejrzeli, mieli trochę rozrywki i poszli dalej. Życie to ty spaliłeś Leksiowi, więc ty powinieneś przeprosić Leksia. Mało tego, Konop stwierdził, że materiały Wardęgi są dla niego szkodliwe i że druid powinien go przeprosić. Tutaj, żeby była jasność, było to podsumowanie całego materiału Konopa, ale zamieszczam to w tym miejscu, bo jest to wspólny wątek przeprosin. Czy nie uważasz, że przez twoje teksty i fałszywe wnioski mój wizerunek przez twoje filmy się pogarsza? Jeśli tak... Czyli to ja jestem winny, że Konopski ma teraz gorszy wizerunek. Może ty, chłopie, spójrz w lustro. Czy to... moja wina, że ty nagrałeś te filmy na Leksie, nie zrobiłeś researchu. Sylwester poinformował również, że posiada nagranie dziewczyny i jej znajomych, z którego wynika, że zanim zgłosili się do Konopa, najpierw szantażowali Leksia i zażądali od niego pieniędzy w zamian za milczenie. Dopiero w momencie, gdy odmówił, zgłosili się do Konopskiego i tam sprawa nabrała rozgłosu. Zapewne ten wątek będzie szerzej omawiany w kolejnym filmie Sylwestra. Konop składa, że posiadam 12-minutowe nagranie, gdzie te osoby, które oskarżyły Leksia, jest nawet matka tej dziewczyny, ta dziewczyna i tak dalej, tu jest wszystko zacenzurowane,
zeznają, że w ogóle Leksia szantażowali, że jeśli nie wyślę im pieniędzy, to oni wtedy się zgłoszą do kanałów komentarii. I ty takim dzieciakom, które chciały sobie zarobić, które najpierw wysłały nudesy do Leksia, później on wysłał, dałeś im się po prostu podpuścić. Kolejnym wątkiem było szukanie brudów na dziewczynę Wardęgi, Monikę Kołakowską. Kono poinformował, że informacje na jego Discordzie były skopiowanym postem z wykopu, który podrzucił jeden z researcherów. Zespół analizował poszczególne zarzuty, przy czym Mikołaj dodał, że screeny postów Moniki z Instagrama, na których reklamowała Carpatry, jak to powiedział, skopiował na wszelki wypadek. Sam w swoim filmie pokazujesz screena, na którym dokładnie widać, że to użytkownik wkleił tego nowe informacje, dzień po tym, jak pojawiły się one na wykopie. Jedyna rzecz, jaką wrzuciłem w tym wątku, to był post Moniki potwierdzający to, że Monika współpracuje z Carpatry. Dlaczego to zrobiłem? Kiedy zobaczyłem wstępnie post, chciałem sprawdzić, czy faktycznie te zarzuty mogą okazać się prawdziwe. Jak się okazało, Monika miała na swoim Instagramie posty sponsorowane przez Carpatry i wrzuciłem te dwa screeny potwierdzające współpracę z Carpatry, żeby czasem magicznie nie zniknęły i zostawiłem tę sprawę, aby przyjrzeć się jej później. Co do samej firmy Carpatry, Wardęga w swoim filmie wyraźnie zaznaczył, że w opiniach Google są różne recenzje na temat ich produktów. Jedni są zadowoleni z obsługi i jakości, a inni nie. I to jest normalne. Sumarycznie na podstawie ponad 300 ocen firma miała 3,9 gwiazdki na 5 możliwych, więc nie jest to niesamowity, ale jednak okej wynik. Konop niestety zmanipulował ten wątek i tendencyjnie pokazał tylko te negatywne opinie, żeby zbudować zakrzywiony obraz marki. Wprowadzanie klientów w błąd, wykorzystując do tego pozycję marki influencerów, jest według ciebie okej? Czy gdybyś ty kupił produkt z zapewnieniem, że dojdzie do ciebie w ciągu kilku dni, to czy nie czułbyś się oszukany, gdyby firma dostarczyła ci produkt po kilku miesiącach zwlekania i ewidentnym olewaniu cię przez obsługę klienta? Czy to, że firma zataja przed klientem, że termin realizacji zamówienia może wydłużyć się do 3 albo 4 miesięcy, kierując się zyskami, jest według ciebie okej? Czy setki komentarzy oburzonych klientów pod artykułami opisującymi praktyki grupy LED, w tym Carpatry i jej właściciela, nie są warte choć trochę uwagi? Czy głosy o tym, że firma notorycznie kasuje negatywne komentarze lub próbuje przekupić osoby wystawiające negatywne opinie w miejscach, gdzie nie mogą sami ich usunąć, jest okej? Czy artykuły, które opisują politykę firmy i jej nieadekwatne wielkie kampanie reklamowe do mocy przerobowych firmy, co przekłada się na niedotrzymywanie terminów realizacji, jest okej? To, na co warto zwrócić uwagę, to że Mikołaj zbiorczo potraktował różne marki odzieżowe, w które zaangażowana jest osoba Jakuba Chmielniaka, jako jedną całość. To znaczy, w filmie wykorzystał negatywne recenzje nie tylko Carpatry, ale również innych marek powiązanych z Chmielniakiem, tylko po to, żeby zbudować skrajnie negatywną narrację. Nie zmienia to faktu, że rzeczywiście Carpatry posiada część negatywnych recenzji, na przykład te związane z czasem wysyłki, ale jeśli nie są przeważające, jeśli nie jest to produkt, który szkodzi zdrowiu, jeśli firma nie zapadła się pod ziemię i zwraca pieniądze, to nie jest to skam. Ciężko też odnieść się do zarzutu o usuwanie negatywnych komentarzy w zamian za leginsy, bo przynajmniej w filmie Konopa nie pojawił się na to dowód. Ostatecznie Sylwester ogłosił, że pojedzie do Carpatry i nagra z tego miejsca materiał, żeby wyjaśnić wszelkie wątpliwości. To nie jest tak, że jak do mnie pisze jakaś firma, to ja sprawdzam każdego udziałowca i sprawdzam każdą jego firmę, bo mnie obchodzi tylko ta dana marka, którą będę reklamował. Nie wszystkie marki... czekajcie, z kim ja współpracowałem na przykład w swoim życiu? Na przykład współpracowałem z Letty Shops. Letty Shops to jest jakaś firma chyba węgierska. Nie wiem, kto tam ma udziały i nie wiem, jakie firmy ma jeszcze te osoby, które mają te udziały, bo mnie to nie obchodzi. Domykając temat bliskich osób, ostatecznie Wardęga wyraźnie zaznaczył, że można krytykować Monikę i że w żadnym wypadku nie ma ona parasola ochronnego. Tak samo jak każda inna osoba publiczna podlega ocenie i nie ma w tym nic złego, o ile jest to merytoryczny komentarz, a nie prostackie wyzwiska. Żeby była jasność. Nikt nie ma prawa dawać Monice parasolu ochronnego. Jeśli chcecie na nią nagrywać, nagrywajcie na Monikę. Ale nie obarczajcie winą za to, że krzywo ułożyła plecy w jakimś ćwiczeniu mnie. I przez to, że ja mam dramę z Konopskim i Karionerem, nie nazywajcie jej z garbusem, nie? Konopski wypomniał Wardędze, że posądził go o brak sprostowania informacji z jednego z odcinków z sytuacji w Ukrainie. Dopiero widzowie upomnieli Tuida i ten dodał odpowiedni komentarz z przeprosinami. Tak samo Konop wyjaśnił, że faktycznie rzucił wyzwanie Wardędze w momencie, gdy ten ma kontuzję, ale znowu zauważył, że Sylwester rzucił jemu wyzwanie na 2 tygodnie przed walką. Szkoda, że gdy byłem zdrowy, to wyzwania do walki nie przyjąłeś, bohaterze. Szkoda, że to wyzwanie do walki rzuciłeś mi 2 tygodnie przed galą, kiedy byłeś w treningu, a ja w tym treningu nie byłem, bohaterze. Jestem cierpliwy,
czekam, aż wyzdrowiejesz. A co do rzekomego fake newsa, to nie, panie Wardęgo, znowu się mylisz. News był jak najbardziej poprawny, chodziło o to, że ludzie w Ukrainie wspólnie się modlili i do jednego z aktualnych zdjęć modlących się ludzi zestawiłem zdjęcie z ludźmi z 2019. I to sprostowałem, wziąłem na siebie odpowiedzialność, więc nie kłam, że... Nie nauczyłeś się brania odpowiedzialności, to ja już chyba rozumiem, po co ty ten team stworzyłeś. Żeby zawsze móc odpowiedzialność za fake newsy na swoim kanale zrzucić na nich. Dziękuję wszystkim Watachańczykom, które to dostrzegły i potrafiły to wypełnić w komentarzach. Cieszy mnie, że w tak dużej społeczności są osoby, które potrafią krytycznie i samodzielnie myśleć. Dzięki wam, Sylwester mnie przeprosił. Co prawda, no, musiał zrobić fikołkę, ale... Dziękuję ci, Sylwestrze. Przyjmuję twoje przeprosiny. Jak widać, panowie nie mogą się zgrać, a nawet jakby każdy z nich był zdrowy, to pojedynek miałby mały sens. W związku z tym pół żartem, pół serio, Sylwek zaproponował, że do walki może wystawić swojego czempiona, Leksia. Na dowód, że taki scenariusz w ogóle ma szansę zaistnienia, wrzucił screen z fragmentem rozmowy, gdzie Leksiu zastanawiał się nad walką w oktagonie. Panowski, mam pewien pomysł. Bo na przykład, wiesz, ja jestem niski i jak Tyrion Lannister miał walczyć z wyższym, to mógł wystawić czempiona. I czy ja mogę wystawić czempiona? Bo ja jednego mam. To jak Konop zawalczy z moim czempionem? Czyli tak ogólnie rzecz ujmując, Konop zarzuca Wardendę manipulację, za to Druid uzasadnia swoje ruchy i tłumaczy swój sposób myślenia i łączenia informacji. Osobiście w filmie Konopa zabrakło mi odniesienia się do zarzutu skopiowania filmu od świeżaka, czy też wytłumaczenia, dlaczego swego czasu Konop zbanował słowo Revo na swoim kanale. Szczerze mówiąc, mam ochotę zrobić dedykowany odcinek tej całej dramie pomiędzy Konopem i Wardęgą i po prostu w jednym filmie zebrać wszystkie przemyślenia na ten temat. Sami przyznacie, że sporo się tego zebrało i też mam wrażenie, że sporo nie zostało powiedziane, więc myślę, że się za to zabiorę. A tymczasem to wszystko, co przygotowałem dla was w tym filmie. I widzimy się już niedługo.